Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. I bardzo miło mi jest przywitać w naszym studiu księdza profesora doktora habilitowanego Tadeusza Guza, dziekana Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim, tak jest, i równocześnie kierownika Katedry Filozofii Prawa właśnie w tymże Wydziale Zamiejscowym. Jak to się dokładnie nazywa, księże profesorze? Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych. Nauk Prawnych i Ekonomicznych, tak jest. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Proszę Państwa, dzisiaj z księdzem profesorem chcemy zastanowić się nad tematem liberalizm, ponieważ to pojęcie jest używane bardzo powszechnie. Jedni używają tego pojęcia w sposób bardziej zrozumiały, to znaczy rozumieją jego sens i znaczenie. Czasem używamy go w sposób bardzo potoczny, a czasem nie do końca rozumiejąc, co kryje się pod tym terminem. Dlatego wydaje mi się, księże profesorze, że bardzo dobrze będzie, jeśli my dzisiaj zrozumiemy głębiej, czym jest liberalizm i jakie to nurty za sobą pociąga, jakie szkoły, jakie konsekwencje także przyjęcia pewnej postawy liberalistycznej. Zacznijmy więc od pytania, czym jest liberalizm. Według zgodnej opinii uczonych, liberalizm jest takim nurtem myślowym, zrodzonym oczywiście na płaszczyźnie filozofii, która jest taką nauką fundamentalną spośród wszystkich nauk. Ona właśnie określa niejako ten istotowy charakter myśli ludzkiej i właśnie także tutaj można powiedzieć, że z pozycji filozoficznej liberalizm jest, można go określić z jednej strony jako światopogląd, czyli to jest taki trend myślowy, który rości sobie pretensje przedstawienia całościowej wizji świata, a z drugiej strony liberalizm traktuje się jako pewien rodzaj religii, w której kategorią najważniejszą jest kategoria wolności. Z tej kategorii wyprowadza się właściwie wszystkie tezy, na tej kategorii opiera się wszystkie akty myślenia czy działania liberalistycznego w tym nurcie myślenia i oczywiście wolność pojęta jest wtedy jako kategoria, która staje się celem samym w sobie. Czasami jest tak, że my sprowadzamy ten liberalizm tylko do kategorii ekonomicznych i myślimy, mówiąc o liberalizm, o wolnym rynku, zupełnie odbiegając od tych założeń filozoficznych, od tego, co stoi u podstaw tutaj pewnego myślenia, pewnego kierunku myślenia i widzenia świata. I wydaje mi się, że warto sięgnąć głębiej. I zanim postawimy pytanie, czy to dobrze, czy to źle, prawda? Czy to w tym kierunku można, czy nie należy iść? Co wiąże się z liberalizmem? Jakie on niesie za sobą następstwa? Wydaje mi się, że już z tej wstępnej, bardzo szkicowej próby określenia definicji liberalizmu jako pewnego trendu myślowego, bardzo mocnego, osadzonego historycznie, właśnie w wiekach XV, a głównie XVI. I tutaj właśnie to, co staram się niejednokrotnie podkreślać, że rzeczywiście takim głównym motorem wszystkich nurtów liberalistycznych świata stała się niestety reformacja Lutra i Kalwina. A więc od strony historycznej tutaj należy ją umiejscowić, dlatego że jednym z najważniejszych pytań tamtych wieków było rzeczywiście pytanie o wolność. Kim jest człowiek? Czy jest wolną istotą? Bo przecież tak pojęto człowieka w nurtach właśnie myśli chrześcijańskiej. I oczywiście, że myśl chrześcijańska i ta starożytna, i średniowieczna, z tą wielką scholastyką, z tymi wielkimi uczonymi na czele ze świętym Tomaszem z Akwinu, oni ukazali, że oczywiście, że człowiek jest wolny, ale człowiek
ponieważ nie jest bytem samym ze siebie, czyli nie jest kreatorem swojej bytowości, w związku z tym właśnie, że pochodzi od Boga jako absolutnej wolności. I tylko Bóg jest pojęty jako w tej myśli chrześcijańskiej, opartej na Biblii, na objawieniu w Jezusie z Nazaretu, tylko Bóg jest absolutnie wolny i w Nim właśnie wolność i konieczność, czyli z jednej strony absolutna wolność, a z drugiej strony to absolutne uporządkowanie wolności, czyli absolutne prawo. To wszystko jest jednym bytem. I to nam się poprzez różne ruchy heretyckie, które rozsadzały tę myśl i samo chrześcijaństwo i dzieliły Kościół, to wszystko doprowadziło także do rozpadu tej wielkiej syntezy w rozumieniu Boga, człowieka i świata, jako Boga, jako absolutnie wolnego kreatora, stwórcy, który ze swojej absolutnej wolności, wypełnionej miłością, wieczną miłością, Bóg myśli i stwarza człowieka i cały wszechświat. I oczywiście całe zastępy aniołów. I w związku z tym właśnie proszę zauważyć, że z uwagi na to, że reformacja zanegowała tę wolność Boga objawionego, zagospodarowaną absolutnie przez miłość, prawdę, dobro, sprawiedliwość, rozpadła się koncepcja Boga jako z jednej strony absolutnie wolnego i absolutnie miłującego, a z drugiej strony jako Boga, który jest absolutną prawdą i absolutnym prawem, czyli porządkiem, ładem. I właśnie tutaj zapytano wtedy, Luther z Kalwinem zapytali, to dobrze, to dlaczego nam się to wszystko rozpada? Z jednej racji człowiek traci wolność w relacji do Boga, ponieważ Bóg jest sprzecznością. Czyli Bóg jest dobry i zły, czyli jest miłością i nienawiścią jednocześnie. I dlatego też Luther stwierdził w nauce o predestynacji, radykalnie różnej od nauki o predestynacji Augustyna, świętego Augustyna, chociaż wielu uczonych, teologów czy filozofów powołuje się i stawia tezę, że Luther kontynuuje naukę o predestynacji, którą święty Augustyn rozpoczął. Całkowicie jako filozof radykalnie nie podzielam tej tezy. To są dwa całkowicie inne systemy teologiczne i filozoficzne, jeśli chodzi o rozumienie i wolności, i nauki o predestynacji, dlatego że dla Augustyna Bóg jest absolutną miłością i zarazem absolutną prawdą i absolutną sprawiedliwością. W związku z tym dla Augustyna nie może być pytania o to, czy Bóg może na przykład przeznaczać kogoś, nawet jeśli by czynił dobro, do piekła, do zła, czy też tego, który by czynił zło, do nieba, tak jak powiedział Luther. I właśnie, i tutaj pojawiła się, tutaj wydaje mi się, osobiście twierdzę i potrafię wiele racji przedstawić, teoretycznych, że tutaj jest główne ognisko i motor, główne źródło tych różnych form liberalizmu, z którymi ma cała nowożytność do czynienia. Od XVI wieku poprzez te ruchy liberalistyczne w Anglii, Francji, w ogóle w Europie i w Stanach Zjednoczonych i na świecie, z którymi mamy dzisiaj także do czynienia. A z drugiej strony to, co ojciec Piotr wspomniał, że dlaczego mówi się na przykład często tylko o liberalizmie ekonomicznym, dlatego, że nie myśli się systematycznie. Duch ludzki jest systematyczny. To znaczy, jeśli pojawia się w nim pewna idea,
Na przykład o tym, że Bóg jest absolutną prawdą i miłością, jak to się stało w nurcie myślenia chrześcijańskiego w starożytności i w średniowieczu, to wtedy, proszę zobaczyć, zbudowano wielkie systemy myślowe, wspaniałe. Kultura była niezwykle dynamiczną, tak wspaniałą, że dzisiejsza kultura, jeśli chodzi o rzeźbę, czy architekturę, czy muzykę, to może tylko śnić o tych dziełach, których dokonano w tamtych wiekach. Dlaczego? Z pozycji tej niezwykłej, wiecznej syntezy Boga jako właśnie kreatora absolutnie wolnego i jednocześnie absolutnie uporządkowanego. Prawda i absolutna miłość. I tutaj właśnie w liberalizmie pojawiło się, we wszystkich nurtach liberalistycznych, jeśli się im dokładniej przyjrzymy, chodzi w gruncie rzeczy przy pytaniu o Boga, a to jest najważniejsze, o negację Boga objawienia chrześcijańskiego. I nawet jeśli John Locke, który wyrósł z tego nurtu protestantyzmu angielskiego, czy Berkeley, czy inni myśliciele, czy Adam Smith, ale bardziej z nurtu kalwińskiego protestantyzmu, proszę zobaczyć, że nawet ci myśliciele, ci liberałowie, którzy twierdzą, że wprawdzie Bóg istnieje i że świat jest uporządkowany na sposób Boga, tylko że ci myśliciele nie mieli teoretycznego, uznali na fundamencie ich religii kalwińskiej lub anglikańskiej, czy w ogóle protestanckiej, uznali, że nie ma się dostępu do tego Boga. Że wierzy się jakoś, że On jest dobry, ale nie mogą tego ani teoretycznie, ani praktycznie udowodnić. Stąd też wydaje mi się, że w liberalizmie, także i tym współczesnym, we wszystkich jego nurtach, mamy do czynienia albo z totalną negacją Boga objawienia chrześcijańskiego, albo z częściową. Z tym, że jeśli nawet jest częściowa negacja, to oznacza, że w sferze społecznej, czyli w całej sferze kultury, myśl chrześcijańska nie ma racji bytu. Ona nie może działać. Można ją postulować. Można wierzyć, tak jak postulowali John Locke czy Adam Smith. Oni poruszali się w tym względzie tylko na bazie postulatów, ale to nie są racje intelektualne. Na nich nie możemy budować dowodu naukowego, w sensie naukowym. To odrzucenie Boga, zanegowanie Boga spowodowało postawienie w jego miejsce człowieka. Postawienie w sensie, być może, że taki był też zamysł, żeby wyzwolić człowieka, żeby przywrócić mu wolność należną. To jest, Ojcze Piotrze i Szanowni i Drodzy Państwo, bardzo konsekwentne. W tym momencie, kiedy w myśli ludzkiej, w filozofii pojawiła się negacja Boga jako Boga, wtedy co właściwie pozostaje? Co nam pozostaje? Przecież nam pozostaje, wtedy widzimy pośród świata istot żywych, widzimy człowieka jako najdoskonalszy byt. I tak też postąpili Luther i Calvin, Martin Luther. Mianowicie, oni powiedzieli tak, skoro Bóg jest sprawiedliwy i niesprawiedliwy, a nawet jest największym grzesznikiem, jak go określił Martin Luther, to nam, jako ludziom, nie pozostaje nic innego, tylko próbować budować doskonalszy świat. Czyli, proszę zobaczyć, i wszystkie nurty liberalistyczne, one w swej najgłębszej istocie, proszę mi wierzyć, to są próbą zbudowania lepszego świata niż ten, który stworzył Bóg. Jeśli tam oczywiście są jakieś resztki wiary u tych reprezentantów różnych form liberalizmu współczesnego. Właśnie, ale ten antropocentryzm, rzekomo antropocentryzm, proszę zauważyć, że traktuje się człowieka jako tylko jednostkę. Czyli ten człowiek nie ma żadnej relacji z drugim. Wprawdzie i John Locke mówił o wartości rodziny, czy małżeństwa, czy Adam Smith. Oni podkreślali jako liberałowie, widzieli, że ekonomii nie można zbudować bez rodziny, bez małżeństwa. Ale małżeństwo i rodzinę, czyli każdą wspólnotę, traktuje się
w nurtach liberalistycznych jako instrument. To nie jest wartość, której należy chronić, wspierać, tylko instrument po prostu użytecznościowo traktowano wspólnoty, że jednak rzeczywiście jednostka sama nie może sobie wypracować dobrobytu, potrzebuje na przykład w aspekcie ekonomicznym ludzi, potrzebuje robotników w fabrykach, rolników na polach i łąkach i czy intelektualistów w tych, przepraszam, powiem w cudzysłowie, ale konsekwentnie w tych fabrykach intelektualnych, bo nie inaczej się traktuje uniwersytety czy naprawdę wielkie instytucje naukowe, badawcze, technologiczne. Człowieka się traktuje po prostu instrumentalnie i zrywa się, liberalizm zrywa wszelkie relacje. Bo proszę zobaczyć, to jest konsekwentnie. Skoro w Bogu nie ma absolutnej syntezy, skoro Bóg jest sprzeczny, skoro Bóg z nikim nie może być w przyjaźni, to wtedy nie można opracować koncepcji człowieka, który byłby z jednej strony, tak jak uczy chrześcijaństwo katolickie i cała wielka tradycja myśli chrześcijańskiej, i tej filozoficznej, i teologicznej, i socjologicznej, pedagogicznej. Mianowicie, że człowiek jest wprawdzie osobą i jako taka jest jednostkowym bytem, ale w osobie i w człowieku jest zawsze ten wymiar społeczny. Czyli on jest zdolny, on jest tak stworzony, żeby tworzył wspólnoty i tworzył wspólnoty, a z kolei wspólnoty, żeby budowały człowieka jako jednostkę. I wtedy jest cudowna koegzystencja pomiędzy człowiekiem jako jednostką, a człowiekiem jako wspólnotą. A proszę zobaczyć, że nam się to wszystko w nowożytności rozpadło. Że albo mamy z nurtami indywidualistycznymi właśnie natury liberalistycznej do czynienia, bardzo silne, albo mamy, które niszczą wszystko, każdą wspólnotę, małżeństwo, rodzinę. I to, proszę mi wierzyć, z żelazną konsekwencją. To nie jest tak, że my się dziwimy, że mamy dzisiaj kryzys rodziny. Przecież wieki pracowały na to, żeby zniszczyć rodzinę. Wieki. Tylko, że po prostu w naszej polskiej kulturze za mało mieliśmy dostępu do tych źródeł, które poruszały tymi mechanizmami nowożytnej myśli. My nie wiemy tak w Polsce dokładnie, choć są środowiska, są wybitne osobistości, ale po prostu bez tego wglądu w przyczyny nurtów liberalistycznych mieliśmy kłopoty w ogóle z oszacowaniem nie tylko my, ale na przykład narody słowiańskie w ogóle. Teraz podzielę się takim doświadczeniem. Powróciłem z takiej konferencji, na której spotkałem się z moskiewskimi, syberyjskimi i ukraińskimi uczonymi. I właśnie tam też się przekonałem o tym, że oni traktują, ponieważ nurty liberalistyczne są bardzo silne i oni uważają, że mają tylko taką alternatywę w Moskwie czy na Ukrainie. Albo będziemy komunistami, pozostaniemy, albo staniemy się oligarchami liberalizmu. I mówi, i twierdzą, że nie ma innej alternatywy. I jak się im wskaże na przykład na alternatywę chrześcijaństwa katolickiego, to ono jest kompletnie nieznane od strony istoty nauki. Kompletnie nieznane, wprost przeciwnie. Jeżeli katolicyzm jest zarówno przez wszystkie nurty komunistyczne i neokomunistyczne radykalnie dyskredytowany na forum publicznym i to światowym, a z drugiej strony te nurty liberalistyczne czynią to samo, że ponieważ wyrastają z protestantyzmu, dlatego protestantyzm jeszcze jakoś tolerują, jeżeli w ogóle. Natomiast ich ostrze ideologiczne ukierunkowane jest przeciwko katolicyzmowi. Stąd też ludzkość dzisiaj właściwie tego dostępu do doktryny nauki katolickiej nie ma. Na forum publicznym, w nauce, nawet w muzyce, w sztuce. I tutaj właśnie ten antropocentryzm jest po prostu czymś sztucznym i nieprawdziwym. I człowieka, którego wprowadzimy w miejsce Boga, to widzimy, że może tylko zbudować właśnie piekło. Czyli
miał być jakiś humanizm, miał być antropocentryzm, a tu okazuje się, że mamy do czynienia raczej z pewną jakąś formą redukcjonizmu, że to właściwie ten człowiek jest w pewien sposób degradowany. Nie tak, on nie może jakby urosnąć do tych właściwych wymiarów, jakie może odnaleźć w Bogu, prawda? I w tej, ale jakaś wizja człowieka tutaj jest, prawda? I jaki ten człowiek, proszę księdza profesora? Owszem. Proszę zobaczyć, znowu powrócę do źródeł, dlatego że w świetle źródeł, tam w źródle najlepiej to wszystko można poznać i oszacować. Mianowicie, dla Marcina Lutra i Johna Calvina człowiek nie jest osobą, jest rzeczą w ręku Boga. Bóg instrumentalizuje człowieka, czyli Bóg... To, co było w wielkiej scholastyce, Bóg okazało się i świetną refleksją filozoficzno-teologiczną, opartą na, dokładnie na Ewangelii i Biblii całej, odkryto, że człowiek jest osobą. Choćby w tych pierwszych dysputach soborów, tych pierwszych soborów z IV wieku po Chrystusie, właśnie tam odkryto ten wymiar osobowy człowieka, czego starożytna filozofia, ani grecka, ani rzymska, nie miała do dyspozycji. A więc ukazało się, odkryto wspaniałe wymiary bytowości człowieka, że jest osobą. A jeśli jest osobą, to nie jest tylko zdolny do poznania, co już odkryli Grecy i Rzymianie, lecz jest wolny. Czyli może zajmować swoje suwerenne stanowisko wobec całej rzeczywistości, począwszy od Boga, poprzez drugiego człowieka, poprzez wspólnoty, które tworzy, instytucje, które tworzy, porządkując sobie własną kulturę i cały świat, właśnie nadając mu znamię ludzkie, czyli to czyńcie sobie ziemię poddaną, stało u podstaw. I dlatego ta wielka kultura średniowieczna, którą się też dyskredytuje, a to z tych racji, żeby zatrzeć w świadomości wielu pokoleń nowożytnych wieków prawdziwą wielkość człowieka, która wyrasta właśnie z bycia obrazem Boga osobowego. I dlatego też, proszę zobaczyć, tragizm reformacji, teologii Lutra i Kalwina polega na tym, że ta wielka tradycja personalizmu średniowiecznego i starożytnego, bo to już jest u Augustyna, u świętego Atanazego, u ojców Kościoła, przecież wielka tradycja personalistyczna. I właśnie Luter i Kalwin i wszystkie ruchy protestanckie, to jest charakterystyczne dla nich, zerwały z rozumieniem człowieka jako osoby. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie nurty protestanckie, one rzekomo pojęły człowieka jako li tylko instrument, czyli rzecz. I dlatego też pod tą iluzją liberalistyczną, którą wszyscy liberałowie się posługują, wszyscy. Nie znam ani jednego rasowego liberała, który by inaczej argumentował. On mówi, że z pozycji liberalizmu możesz być tylko wielkim, suwerennym, twórczym, a de facto liberalizm jest ideologią, która kontynuuje ten proces radykalnego urzeczowienia osoby ludzkiej, czyli z osoby jako suwerennego podmiotu, wspaniałego, wolnego i rozumnego, człowiek staje się rzeczą. To ma swoje konsekwencje w wielu sprawach, między innymi także w widzeniu prawa jako takiego i państwa również. Proszę zobaczyć, że skoro liberalistyczny człowiek jest, rozumie siebie jako właściwego architekta świata, bo ten Bóg objawienie nie był do tego zdolny, więc człowiek nowożytny, protestancki, liberalistyczny sam się zabrał do stworzenia lepszego świata, niż go stworzył Bóg. I właśnie skoro on twierdzi, że jest architektem rzeczywistości, to naturalną konsekwencją w wymiarze praktycznym jest to, że
człowiek staje się najwyższym prawodawcą. Dlaczego? Dlatego, że sprzeczny prawodawca, według Lutra, on nie może dać nam prawa sprawiedliwego. On nam daje prawo okrutne, które uśmierca. I zresztą Luther porównuje Boga jako prawodawcę i mówi, że powinieneś przeklinać, cytat Lutra, Boga jako prawodawcę, dlatego że on jako prawodawca, można go porównać do ciężkiego młota, który to, co napotyka, kruszy, łamie, unicestwia. I wtedy proszę zobaczyć, jeśli tak zdyskredytowano Boga objawienie jako najwyższego prawodawcę, czyli także dawcę wszystkich norm moralnych na czele z dekalogiem i oczywiście z tymi dwoma największymi przekazaniami miłości Boga i bliźniego, to wtedy miejsce boskiego prawodawcy zajmuje człowiek. Człowiek tworzy prawo i to prawo jest jedyne. I proszę zobaczyć, dzisiaj we wszystkich liberalistycznych krajach, nawet w USA, które kiedyś jeszcze powoływało się na prawo naturalne jako prawo boskie, zaraz zresztą w czasie II wojny światowej i po jego zakończeniu na procesie norymberskim i właściwie można powiedzieć, że bezpośrednio po zakończeniu się procesu norymberskiego prawodawstwo USA zrezygnowało, zaczęło się radykalnie odcinać od fundamentów prawa natury, a prawo natury jest przecież darem Boga, to wiedzieli klasycy, teoretycy prawa właśnie, że czy Cycero tak samo, czy inni wiedzieli, że ono pochodzi od Boga. I w związku z tym człowiek, będąc człowiekiem, istotą rozumną, ma dostęp do najważniejszych i tych wystarczających norm moralnych, żeby swoje życie uporządkować, żeby było szlachetne i doskonałe, dalece, tak żeby po prostu, już nie mówiąc z chrześcijańskiego punktu widzenia, gdzie do wymiaru prawa otrzymanego od Boga jeszcze doszła łaska jako pomoc, czyli dodatkowe wsparcie Boga, to tego w liberalizmie już tak samo nie może być o tym mowy, dlatego że skoro wykreśla się Boga, to wtedy na łaskę, na Boga jako dawcę łaski nie ma już także miejsca. I w związku z tym właśnie człowiek staje się jedynym prawodawcą i z tym procesem mamy dzisiaj do czynienia i w prawodawstwie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i tak szczerze mówiąc to w wielu państwach świata, że mamy albo z jednej strony bardzo silne prawodawstwa liberalistyczne, albo komunistyczne jak Chiny i myślę, że dalece Rosja czy inne państwa świata. I prawo modyfikowane w zależności od różnych nurtów, okoliczności, prawda? Jeśli tak, żeby na użytek człowieka. Tak, oczywiście. Jeśli zdefiniuję prawo, że i konsekwentnie w nurcie liberalistycznym, że wolność jest tą najważniejszą kategorią, to znaczy, że to, co liberał uzna za to, że jemu służy, że ogranicza jego wolność, to nie ma możliwości zdobycia charakteru prawa. I dlatego też mamy w Polsce takie paranoidalne sytuacje, jak ustawa hazardowa czy inne kwestie, to są wszystko, proszę zobaczyć, wypływają z tego źródła liberalistycznego i ten, kto dokonał potężnych nadużyć w prawodawstwie polskim, on stawia, właściwie kieruje do sądu polskie państwo, że ośmiela się ograniczać jego liberalistycznie pojętą wolność. Jako polityka, czy biznesmena, czy reprezentanta innych obszarów polskiej kultury. Ma to konsekwencje też w wymiarze społecznym, również w widzeniu całego państwa, prawda? Tego, oczywiście, czym ono powinno być. Z klasycznej pozycji teorii państwa, państwo jest taką wspólnotą, której celem jest uporządkowanie, zabezpieczenie sprawiedliwości społecznej, i oczywiście na fundamencie dobra wspólnego, bo dobro wspólne to jest ta kategoria. I tutaj proszę zobaczyć, że w wymiarze praktycznym nie wolność jest najwyższą kategorią, lecz najwyższą kategorią jest dobro.
że wolność urzeczywistnia się w dobru, z dobrem i poprzez dobro. Tak samo państwo jest wtedy wolne, możemy powiedzieć, kiedy respektowany jest ten fundament, czyli przyczyna celowa, ona określa cel bytu państwa, określa wszystkie akty polityczne czy prawodawcze. Mianowicie, skoro celem państwa jest dobro wspólne, to wtedy wszystkie akty ustawodawcze i innego typu w państwie muszą kierować się zasadą dobra wspólnego. W przeciwnym razie realizowany jest tylko interes prywatny. Liberalistycznie, typowo liberalistyczna koncepcja państwa. Ale to, księże profesorze, grozi jakąś pojawieniem się pewnej anomii i w konsekwencji jakiejś anarchii również w tym, że no w taki sposób dochodzi do tego wielkiego jakiegoś rozdźwięku między wartościami, pomiędzy tym, co jakoś kształtowało społeczeństwo, co utrzymuje je jako pewną całość, a tymi interesem, prawda, jednostek poszczególnych, które dążą tylko do swojego celu. Neoliberalizm początku XX wieku dostrzegł ten problem, że pierwotny liberalizm nie ustrzegł się, nie zabezpieczył się przed anarchią. I zresztą tak jak widzimy, że nurty liberalistyczne zadecydowały w głównej mierze o powstaniu nurtów socjalistyczno-komunistycznych. Ta absolutyzacja jednostki ukazała, że jednostka doprowadziła do potężnej nędzy, biedy, ogromnego zacofania. W wiekach XVIII, XIX, przecież ta rozkwitająca kultura średniowieczna, o czym świadczą katedry Europy, przecież to byłby niezwykły rozkwit kultury, gdyby nie doszło do tego rozłamu i gdyby ludzkość nie została skonfrontowana właśnie po pierwsze z protestantyzmem, po drugie, z liberalizmem, z którego przecież ewoluuje rewolucja francuska, tak twierdzi Johannes Messner, świetny austriacki znawca problematyki liberalistycznej, liberalizmu w ogóle i w ogóle tego wymiaru społecznego i historii społecznej nowożytnych wieków. I właśnie Friedrich August von Hayek, to jest też reprezentant neoliberalizmu, otrzymał Nagrodę Nobla za swoje zasługi w dziedzinie ekonomii, ale on powiedział tak, że jak ochronić nasz neoliberalizm, neoliberalistyczne państwo, czy w ogóle wszystkie struktury, ekonomię, jak ochronić się przed tym, żeby nie popaść w te totalitaryzmy komunizmu czy nazizmu hitlerowskiego. I zresztą, jak ja sądzę, i niech wolno mi będzie tutaj powiedzieć państwu, podzielić się tym, że proszę zobaczyć, że czy to jest nazizm hitlerowski, to jest synteza liberalizmu i socjalizmu, bo dlaczego? Czy komunizm stalinowski to jest też synteza liberalizmu i komunizmu. A dlaczego tak jest? Bo proszę zobaczyć, kult jednostki, jaki oddawano Hitlerowi, on jest absolutnie sprzeczny z istotą nazizmu, jako narodowego socjalizmu. A więc, co tutaj mamy? Co jest przemycane pod kultem jednostki Adolfa Hitlera w nazizmie? To jest jądro liberalizmu w narodowym socjalizmie. A co jest przemycane pod postacią Stalina w komunizmie? To jest czysty liberalizm, czyli Stalin, który żąda absolutnego kultu dla niego jako jednostki, to jest absolutna kontynuacja nurtu liberalistycznego. Dlatego, że bez liberalizmu kult Adolfa Hitlera i Stalina nie byłby możliwy. Dlatego, że te kulty, tych jednostek dwóch są sprzeczne z wewnętrzną strukturą systemu narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu. W związku z tym, proszę zobaczyć, teraz w nurtach neoliberalistycznych ten wybitny myśliciel, co by nie powiedzieć, w dziedzinie ekonomii i ma skądinąd niektóre bardzo trafne tezy, ale
Ciekawe, że zapytał o to, czy jak ochronić liberalizm przed tym, żeby się wynaturzył w narodowy socjalizm, a wcześniej jeszcze w różne nurty socjalistyczne i XIX-wieczne i później w nurty komunizmu sowieckiego, przeciwko którym on oponował, von Hayek. I powiedział tak, jest taka metoda, mianowicie, że liberałowie, chcąc uniknąć anarchii w państwie, muszą stworzyć autorytarne państwo. Czyli muszą po prostu dokonać konsekwentnie, tak określić państwo, żeby stało się absolutem. Argumentować nie z pozycji kategorii wolności, bo przecież z pozycji liberalizmu, jeśli mówimy, że kategoria wolności jest najcenniejszą, to jak może jeden liberał powiedzieć, że moja wolność jest ważniejsza od twojej wolności? Kimkolwiek bym nie był, czy jestem katolikiem, czy filozofem, czy ekonomistą, kimkolwiek bym, czy artystą. Właśnie, proszę zobaczyć, autorytaryzm stosuje się i tak jak dzisiaj, proszę zobaczyć, że w bardzo wielu sytuacjach mamy do czynienia w różnych sferach kultury polskiej, europejskiej, amerykańskiej czy światowej, że z jednej strony głosi się absolutną wolność, tworzy się narodom, państwom, kontynentom iluzję wolności, a z drugiej strony stosuje się takie mechanizmy autorytarne, które są totalitaryzmami. Czyli to, co i Jan Paweł II, i Leon XIII, który się świetnie rozprawiał i polecam właśnie te pisma Leona XIII, które od strony doktryny nauki katolickiej rozprawiają się z nurtami liberalistycznymi, bardzo rzeczowo, konkretnie i krótko. I właśnie także nazwano to, co Jan Paweł II też powiedział, że to jest po prostu jedna z form dyktatury. Do tego stopnia. Ale tu człowiek wpada właściwie w swoją pułapkę. Oczywiście. Na tym polega ideologia. Ideologia jest pułapką dla ideologów. Następstwa tego są bardzo szerokie, bardzo daleko idące, bo to jest również sposób traktowania innego człowieka, prawda? Myślę, że tego często nie bierzemy pod uwagę. Bardzo nas często te hasła wolności w jakiś sposób zaślepiają. Tak, myślę, że tutaj nie tylko polscy politycy i to wszystkich partii muszą być bardzo czujni, dlatego że to może dotknąć, te nurty liberalistyczne są tak silne, że one właściwie nie ma w Polsce partii, która nie byłaby pod wpływem tych nurtów, tylko że jedna partia radzi sobie z tym lepiej, a druga gorzej, ale każda polska partia, tak jak i zresztą każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy Amerykanin, to jest właściwie na każdym kroku konfrontowany z tym nurtem myślenia. I to proszę zobaczyć, w aspekcie takim praktycznym to ma bardzo daleko idące konsekwencje. Na przykład to, na co zwrócił Jan Paweł II uwagę w jego rozprawie w Laborem Exercens, gdzie się właśnie rozprawia z liberalizmem, między innymi, i powiedział, wskazał na to, pierwszeństwo osoby przed rzeczą. A dlaczego? Dlatego, że dostrzegł, że liberalizm urzeczowił człowieka, dokonał instrumentalizacji i to nie tylko ten pierwotny, lecz także i ten współczesny. Tylko, że dzisiaj instrumentalizuje się świetnymi metodami, potężnym kapitałem i manipuluje się sferą finansów. Że nie mówi się wcale o tym, że okradziono bank. Kiedyś musiano powiedzieć, że okradziono bank i dlatego nie ma finansów. A dzisiaj się to robi tak się świetnie dopracowuje metody wyprowadzania pieniędzy z banków, że po prostu nawet całe narody nie zorientują się, kiedy właściwie dobytek ich i całych pokoleń praojców został genialnymi metodami wyprowadzony i co do tego i państwa jeszcze później ze skarbu państwa wyrównują te straty.
Czyli według mnie mamy do czynienia z podwójnym pozbawianiem majątków ludzi. I na drodze tej ideologicznej systemu finansowego i później na drodze polityki. I właśnie dlatego też tak samo, i proszę zobaczyć, pierwszeństwo kapitału przed pracą. To jest typowe dla liberalizmu. Dla liberalnego przedsiębiorcy czy polityka finanse są ważniejsze od człowieka. Przykład, ta tragedia powodzi w Polsce. Przecież dalece mogliśmy, gdybyśmy roztropnie i potraktowali człowieka jako wartość nadrzędną nad kapitałem, to powinni bylibyśmy przed kilkoma laty rzeczywiście zainwestować w zabezpieczenie, w stworzenie takiego systemu antypowodziowego, żeby rzeczywiście zabezpieczyć ludzi, którzy nawet jeśli pozwolono im wybudować się na terenach, na których w zasadzie obiektywnie rzecz biorąc nie powinni się byli budować, żeby im dopomóc, zabezpieczyć, ochronić ich majątek w stosownym czasie. Ale w tym momencie, kiedy postawimy tezę typowo liberalistyczną, kapitał jest ważniejszy od pracy, czyli od człowieka, od jego wysiłku, to wtedy rujnuje nam się właśnie cała koncepcja relacji pomiędzy pracą człowieka a kapitałem, czy w ogóle tymi zasadami, które stoją u podstaw dobrze zorganizowanego systemu ekonomicznego każdego państwa i każdego narodu. I dlatego znowu Jan Paweł II podkreślił, że należy w relacji, w określeniu pierwszeństwa tych zasad pracy czy kapitału mówić o pierwszeństwie pracy przed kapitałem. Proszę Państwa, zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w naszej audycji, do kontaktu telefonicznego 657 0011 dla północy Polski, 657 0012 dla południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 657 0013 i 657 0014, numer kierunkowy 56, w rodzinie 720 100 300 i 720 100 400. Proszę księdza profesora, jakie wnioski w związku z tym? Moim skromnym zdaniem ideologia liberalizmu każdego rodzaju i w jakimkolwiek środowisku by ona była nie uprawiana, uważam, że prowadzi do całkowitej instrumentalizacji człowiekiem, raz, że wykreślenia Boga ostatecznie, czy sparaliżowania Boga w jego oddziaływaniu na człowieka i jego kulturę, zinstrumentalizowaniu człowieka i o instrumentalizowaniu całej kultury, czyli podporządkowuje się naukę, sztukę, religię, moralność, państwo, własność, wszystko podporządkowuje się tej ideologii. I dlatego wniosek jest jasny, jeśli chodzi o taką pozytywny wydźwięk z naszego spotkania. Takie mam wrażenie, że nie jest ono zapewne łatwe i takie łatwe do przyjęcia w ogóle i do zrozumienia, ale do przyjęcia. Ale drodzy Państwo, ja sądzę, że my mamy pewny fundament. To jest szeroko pojęta nauka katolicka. To jest geniusz nadzwyczajny. Jeśli chodzi o teorię, nie ma wspanialszej teorii Boga, wszechświata, człowieka, ekonomii, polityki, pracy, relacji społecznych, pedagogicznych i w ogóle i takiej, która stwarza najwspanialszą dynamikę w życiu człowieka, jak nauka katolicka. I tego się trzymać trzeba, prawda? Tylko tego. Jest telefon, bardzo prosimy. Szczęść Boże, dzwoni Andrzej z Sopotu. Witamy, panie Andrzeju. Serdecznie pozdrawiam księdza profesora i ojca Piotra. Witam. Czy mogę coś powiedzieć? Oczywiście, bardzo prosimy. Ja mam właściwie i pytanie, i pewnego rodzaju taką konstatację, zwłaszcza w odniesieniu do ostatnich fragmentów wykładu księdza profesora. Pytanie postawię na początku, a później pewien szczegół właśnie będę chciał potwierdzić wypowiedź księdza profesora. Otóż pytanie moje generalnie jest takie.
Mianowicie podstawą, taką myślą, złotą nicią przewijającą się w wykładzie księdza profesora i w katolickiej nauce społecznej jest prawo naturalne. Ale to prawo naturalne jest jak gdyby, no, ono, mówi się o nim, przywołuje się i każdy to rozumie coś innego trochę przez to prawo naturalne. I w efekcie nie ma wspólnej płaszczyzny w tych dyskusjach na tematy, o których tu mówimy. Ale chodzi mi o coś więcej. Prawo naturalne jest przecież czymś, z czym przychodzi każdy człowiek na świat. Pod każdą szerokością graficzną i długością i w każdym czasie to jest to, co jest wpisane w duszy ludzkiej w akcie stworzenia człowieka. Także ja uzasadnię swoje pytanie, dlaczego prawo naturalne jest tak jakoś słabo wypuklone, takim dość mocnym stwierdzeniem. Dla mnie Jan Paweł II jest papieżem prawa naturalnego, praktykiem prawa naturalnego i ludzie wszystkich krajów i czasów właściwie garnęli się do niego, bo czuli tą wielką wspólnotę z papieżem, głową Kościoła rzymskokatolickiego, sami będąc zupełnie innych religii, wyznań, ras, klas i tak dalej. Więc pytanie jest takie, proszę księdza profesora Stanisza, czy uporządkowaniem tych problemów, które ksiądz profesor mówi, nie byłoby takie jasne stwierdzenie fundamentu, że fundamentem łączącym ludzi, a dla Kościoła katolickiego obiektywnie potwierdzonym w katolickiej nauce społecznej jest prawo naturalne. To jest takie pytanie. A teraz konstatacja moja jest taka. Była mowa tutaj właśnie o wyzysku człowieka. Tu też właśnie jest pytanie. Ja mam takie pytanie właściwie, dlaczego po Soborze Watykańskim II, jak gdyby te encykliki społeczne Leona XIII, Piusa XI troszeczkę zostały, no, zapomniane. W encyklice Piusa XI Quadragesimo Annum jest taki wspaniały moment, nie pamiętam punktu, po którym to jest opisane, kiedy mowa jest tam właśnie o bankach, które jak gdyby trzymają za gardło, wysysają jak gdyby wszystkie siły z człowieka i ze społeczeństwa. To bardzo wyraźnie powiedziane, także Quadragesimo Anno, ile to lat temu, przecież nic dodać, nic ująć, to już poprzedni wiek jest. I dziwię się temu. To właśnie drugie pytanie. No a to, co chciałem stwierdzić, to to, że bardzo ujmuje mnie u księdza profesora jak gdyby takie umiejętne przedstawienie teorii, osobno teoretycznej sytuacji współczesnego człowieka i współczesnych społeczeństw w stosunku do Boga zdominowanych przez liberalizm, a jednocześnie pokazanie, jakie są fatalne skutki tego stanu w praktyce życia codziennego, choćby z tą właśnie powodzią. Jest pierwszeństwo kapitału przez pracę, jest przekleństwem. Ja myślę, proszę księdza profesora, że gdyby, to już taki mój wniosek, nie wiem, czy ksiądz to potwierdzi, ale gdyby na przykład Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej była od początku do końca oparta na prawie naturalnym, to ja przez praktycznie rozumiem przez to pewną wierność także i prawu rzymskiemu, temu jus et lex, prawda? To by było chyba bardzo dobrze dla Polski. I na zakończenie powiem taką ciekawostkę z zakresu prawa rzymskiego. Był taki rzymski prawnik, chodzi mi o ustalenie tego prawa naturalnego, że tak się domagam. Był taki prawnik rzymski, nazywał się Papinian, Emilius Papinianus. Nazywano go księciem jurystów rzymskich. I kiedy cesarz Caracalla zamordował swojego brata Goethe, bo to były te walki o tron, prawda? To jednak chciał jakoś usprawiedliwić i wezwał Papiniana, który był wspaniałym krasomówcą i fachowcem w dziedzinie prawa, żeby przed Senatem Rzymskim usprawiedliwił, uzasadnił morderstwo właśnie swojego brata. Papinian odmówił i oddał, zapłacił za to życiem. To były oczywiście czasy pogańskie, to był poganin, ale dla mnie jest to taki święty prawa naturalnego, w cudzysłowie. No, może ja za mocno mówię, ale dziękuję i bardzo chciał prosić o ustosunkowanie się do tego, co powiedziałem. Serdecznie dziękuję za wspaniały wykład. Bóg zapłać, panie Andrzeju, z panem Bogiem. Dziękuję serdecznie, panie Andrzeju. Podzielam te tezy pana Andrzeja i też sądzę, że oparcie się, powrót świadomy oczywiście i wolny naszej kultury polskiej, tej prawnej i prawniczej, a także kultury europejskiej, amerykańskiej i w ogóle światowej, do tych fundamentów właśnie i grecko-rzymskiego rozumienia prawa naturalnego, ale ono zostało ubogacone poprzez naukę chrześcijańską i to byłoby zbawieniem
naprawdę ogromną ulgą i wspaniałą inspiracją dla tworzenia współczesnej, bardzo dynamicznej, nie bojącej się żadnych kryzysów. Zresztą tylko koncepcja prawa i państwa oparta na prawie naturalnym nie prowadzi do kryzysu. Natomiast każda inna koncepcja państwa, widzimy, czy to jest liberalistycznej natury, czy komunistycznej, czy socjalistycznej. Widzimy, wszystkie teorie państwa i prawa przeżywały kryzysy. Natomiast proszę zauważyć, przez ile wieków i w ogóle jak chrześcijaństwo katolickie uratowało wielką cywilizację Grecji i Rzymu. To wszystko, co było dobre, przejęto, resztę rozwijano dalej i tak być powinno. I stąd ta wielkość średniowiecza, średniowiecznej scholastyki i jako nauki, i jako sztuki, muzyki i całej kultury właśnie. Z uwagi na to, że aktualnie obowiązująca konstytucja w Rzeczpospolitej Polskiej jest wynikiem kompromisu zarówno z jednej strony tych nurtów chrześcijańskiego myślenia w Polsce po roku 1989, które bardzo były aktywne, które chciały wnieść jak najwięcej w treść obecnie obowiązującej konstytucji, ale niestety ze względu na bardzo silne z jednej strony nurty neokomunistyczne, które po 1989 roku w dalszym ciągu działały i działają, jak też i nurty liberalistyczne, było to wykluczone. I z uwagi na to, że brak jest zapodmiotowania obecnie obowiązującej konstytucji Polski w Bogu, to dlatego nie możemy powrócić do tradycji prawno-naturalnej w Polsce, w naszej kulturze prawnej i prawniczej. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest dawcą prawa natury. I pan Andrzej ma rację, że w momencie poczęcia każdy człowiek staje się osobą i jako osoba posiada rozum. A posiadając rozum, uczestniczy w prawie wiecznym Boga. I to jest sentencja. To jest prawo natury, definicja prawa naturalnego według świętego Tomasza z Akwinu i tak ją przez wieki też właśnie pojmowano. I nawet starożytni Grecy i Rzymianie, tak jak pan Andrzej był uprzejmy wspomnieć, właśnie do tego się odwoływano. Wielu wspaniałych rzymskich prawników dostarczyło nam kapitalnego wręcz materiału i w sferze teorii i praktyki osobistego świadectwa właśnie w tej kwestii. Także tutaj jak najbardziej podzielam to i w ogóle, jeśli wolno mi apelować do polskiej polityki i świata intelektualnego, żeby rzeczywiście powrócić do wolnego od każdej ideologii prawa natury, do Boga. I tak, także, a jeśli chodzi o drugą kwestię, ja myślę, że panie Andrzeju, te encykliki i po Soborze Watykańskim II także powoływano się, kontynuowano tę tradycję myślenia społecznego w katolickiej nauce społecznej, z tym, że ze względu na obowiązujące w PRL-u na przykład system komunistyczny, czy też realnego socjalizmu, a później, po roku 89, to zdominowanie polskiej kultury i polskiego państwa poprzez nurty neosocjalistyczno-liberalistyczne, my, właściwie polska ekonomia czy polityka nie ma dostępu, czy media nie mają dostępu do genialnej katolickiej nauki społecznej, do której jednak odwołano się w początkach właśnie choćby tej zachodnioeuropejskiej gospodarki społecznej, gospodarki rynkowej. I proszę zobaczyć, jaki rozkwit zapewniło to oparcie się ekonomii zachodniej Europy na pryncypiach katolickiej nauki społecznej, ale już w latach 60. zrezygnowano, odchodzono radykalnie od tego i stąd kryzys i nie tylko w Niemczech i w Grecji, ale właściwie w kryzysie jest cała Unia, jeśli chcemy o tym obiektywnie mówić, że to jest potężny kryzys,
I gdyby na przykład Unia Europejska, proszę zobaczyć, w roku 89, gdybyśmy się nie otworzyły, te państwa na wschód od Unii Europejskiej, na kraje zachodniej Europy, to tam panował już taki brak ludzi do pracy, że właściwie w krótkim czasie, po roku 89, nastąpiłby podobny kolaps Unii, ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jaki ma miejsce w Grecji, z tym, że z jedną różnicą. Te kraje miały więcej oszczędności, także mogłyby troszeczkę dłuższy okres przetrzymać, że kryzys by przetrzymały. Ale proszę zobaczyć, co teraz się dokonało, że właściwie wyprowadzono z naszych narodów na wschód od Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wyprowadzono potężny kwiat młodzieży, ludzi twórczych, dynamicznych, zdolnych, utalentowanych. I to ze wszystkich narodów, tylko że chyba najwięcej jednak procentowo wyprowadzono nam, naszego polskiego narodu. Jest kolejny telefon, bardzo prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jan z Łodzi. Witamy Pana. Ja mam jedno pytanie. Witam serdecznie księdza profesora. Mam jedno pytanie takie, ponieważ u nas system wartości wyznacza nasza kultura chrześcijańska. To jest bardzo ważne dla nas słowo, prawda i sprawiedliwość. One wyznaczają dla nas system wartości. I teraz jest problem, bo uzasadnieniem tego ma być nasze życie. Ale oczywiście, dlaczego jest problem? Ponieważ my mamy świadomość przemocy dyktowanych ideologii. Mieliśmy jej w komunizmie i teraz mamy w liberalizmie. To nas niestety, zauważyłem, niektórych moich braci troszeczkę paraliżują. Oni chcą się temu poddać. Kiedyś było nam łatwiej, katolikom, ponieważ była walka między tymi dwoma ideologiami, oni się tam nawzajem krytykowali. No dzisiaj jak gdyby połączyły te ideologie siły. I tak jak w komunizmie było tak zwane ujęcie dialektyczne, czyli nie istniała prawda po prostu, lecz słuszna prawda, w cudzysłowie oczywiście słuszna prawda z jednej strony, z drugiej zaś pseudoprawda wroga klasowego. Ja dzisiaj troszeczkę jestem tym wrogiem klasowym, chociaż pracuję uczciwie według tego systemu, żyję tak jak Bóg przykazał i zaczynam być wrogiem. To mnie zaczyna troszeczkę niepokoić, tym bardziej, że liberałowie doszli do wniosku, tak jak kiedyś komuniści, zresztą oni są bliscy sobie, że to, co jest, nie jest nasze, jest wrogie. Wrogie na przykład będzie zawsze, dopóki nie będzie ich, na przykład Radio Maryja. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczna ideologia, ponieważ, tak jak Ojciec Święty mówił, Jan Paweł II, może doprowadzić do totalitaryzmu. Dlatego wydaje mi się, że przynajmniej te przyczółki, jeżeli chodzi o media, to musimy bardzo bronić, ponieważ oni są bezczelni. No przy tak zwanej transformacji z dnia na dzień komuniści stali się liberałami i bardzo krytykowali. Ja to, trudno mi było to zrozumieć, bo oni krytykowali jak gdyby samych siebie, tylko sprzed jakiegoś czasu. Dlatego to te wszystkie powiedzmy zjawiska, które niesie nowa ideologia, to troszeczkę wprowadzają chaos. I ja nie chciałbym, żeby to było tak, jak kiedyś mówili komuniści, że nasza komunistyczna nienawiść nie jest ślepa, jest mądra, rozumna i dlatego właśnie mieści się w miłości. Boję się, bo znam tych ludzi, bo historia się toczy wokół nas i się boję, żeby oni nie skorzystali właśnie z tych swoich starych, stalinowskich metod. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Panie Januszu. Bardzo dziękuję, Panie Januszu, za uwagi i pytanie. Drodzy Państwo, te nurty ideologiczne po roku 1989, one wyciągnęły właściwy wniosek z błędu ideologii tej realnego socjalizmu, czy też komunizmu w Polsce i w Związku Sowieckim. Mianowicie, tamta ideologia była zbyt przejrzystą. Ona była transparentną.
tam się mówiło, że chrześcijaństwo to nie jest nasz cel. My chcemy zwalczyć chrześcijaństwo. I to było błędem. Dzisiaj ideologowie się nie definiują. W ogóle zrezygnowano z definiowania stanowisk. Ale czego się dokonuje? I to już jest szczyt manipulacji. Mianowicie, wiadomo, że Europa jest kolebką chrześcijaństwa. I przejmuje się pojęcia typowo chrześcijańskie, jak człowiek, osoba, czy Bóg nawet pojawia się, czy miłość, czy społeczna sprawiedliwość, prawo. To wszystko przejmuje się, czyli wszystkie pojęcia wielkiej kultury Europy i tej greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej się przejmuje. Tylko, że drodzy Państwo, wypełnia się je całkowicie radykalnie innymi treściami. Z tym, że w odróżnieniu do tej, w cudzysłowie powiem to, pewnego rodzaju uczciwości z komunizmu, nawet tego stalinowskiego, który niszczył, ale on mówił, że niszczy. I tak działał. Natomiast dzisiaj unicestwia się człowieka, mówiąc mu, że to jest dla niego zbawieniem. Ale równocześnie pokazuje się to jako jedyną drogę w tej chwili. Właściwie tak. To jest tak, że jeżeli mamy pewien cel, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś dobrobyt, przemiany, to wszystko, no to musimy iść tą drogą, bo jest to najsłuszniejsza, jedyna droga, prawda, która służy człowiekowi. To ojciec dotyka bardzo ciekawego aspektu tej problematyki, w ogóle ideologicznej. Mianowicie ideologia jest ciasna. Ideologia jest prymitywna. Każda. Ale wielka nauka chrześcijańska jest niezwykła. Jest szalenie otwarta. Otwarta tak dalece, jak możliwą jest wolność i jak możliwym jest prawo, czyli normy moralne. Czy jak daleko sięga miłość. I to oznacza, że proszę zobaczyć, to co pan Janusz ostatnio podzielił się tą swoją refleksją. Panie Januszu i drodzy Państwo, właśnie z pozycji ideologii każdy drugi człowiek jest wrogiem. Każdy. Ale to nie tylko, drodzy Państwo, na przykład, nawet jeśli jest partia o proweniencji liberalistycznej. Drodzy Państwo, w tej partii można powiedzieć, i zresztą jak się człowiek przyjrzy jakiemuś posiedzeniu, spotkaniu, można od razu wywnioskować, i jako filozof nie mam z tym problemów, że to jest zgromadzenie ludzi, w których nie ma dwóch przyjaciół. Dlatego, że system liberalistyczny, czy system komunistyczny, socjalistyczny, każdy system ideologiczny ustawia człowieka przeciwko drugiemu. A jedyną nauką jest nauka chrześcijańska, nauka Jezusa, która mówi, drugi jest bratem. Stąd taki wielki sukces papieża Słowianina z naszego rodu polskiego. Dlaczego? To, co pan Andrzej chyba nadmieniał. Mianowicie, dlaczego on tylu ludzi, różnych ras, religii, kultur, dlaczego on przemawiał do nich i docierał do nich? I dlaczego zyskał taką wielką sławę w historii świata? Chyba przejdzie do historii świata, niezależnie od tego, jak długo ona będzie istnieć, jako jeden z najsłynniejszych ludzi. Dlaczego? Z jednej racji. On drugiego na fundamencie prawa natury a tym bardziej miłości chrześcijańskiej. On drugi był zawsze dla niego siostrą lub bratem. To jest klucz dla doktryny katolickiej. A dlaczego się tak trudno nauce katolickiej przebić z takimi ideami, które są niezwykle twórcze? Banki mielibyśmy pełne. Ekonomia by zgadzała się od A do Z. Polityka była świetną. W ogóle politycy by nie mieli co robić, bo państwo byłoby uporządkowane. Świetne firmy by się rozwijały. Kultura, artyści pracowaliby. To wszystko by się wiązało. Ludzie pobożni by się modlili, więc mielibyśmy niezwykłe państwo. Kiedy? Tylko na fundamencie nauki katolickiej. Katolickiej. Podkreślam to z całą świadomością. Czy mamy na kolejny telefon?
Nie słyszę w tej chwili. To dlatego niech wolno mi będzie dopowiedzieć, jeśli jeszcze dysponujemy czasem. Mianowicie, że drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć tak, że jako katolicy mamy niezwykłą teorię do dyspozycji. Tylko że to, nad czym my bolejemy, czy też to, co jest teraz dla polskiej racji stanu największym problemem, to jest ta droga przetłumaczenia. Już kiedyś to powiedziałem w Radio Maryja, chyba w jakiejś nocnej dyskusji. Drodzy Państwo, my mamy problem zasadniczy, polski, przetłumaczenia nauki katolickiej na język, działalność i w ogóle życie polityczne, na język i w ogóle życie ekonomiczne, życie artystyczne, muzyczne, intelektualne. Proszę zobaczyć, jak się wycofuje nawet, jak my z kultury polskiej wycofujemy typowo katolickie pojęcia i to z obawy, że powiedzmy nie uzyskamy jakiegoś grantu czy czegokolwiek, czy finansów, dofinansowania, a wręcz przeciwnie powinno być, że my Polacy powinniśmy stanowić, i tutaj właśnie chodzi o, tak jak już w ostatnim naszym spotkaniu powiedziałem, że drodzy Państwo, wielkim atutem Solidarności roku 80 było to wspólny zryw. I wtedy było wiadomo, że trzeba się schronić pod płaszczykiem Kościoła katolickiego i wszyscy, różne nurty, i liberałowie, i neosocjaliści, i ateiści, wszyscy schronili się pod płaszczem Solidarności, która była typowym ruchem katolickim. Dlatego, że Solidarność może wyrosnąć tylko w duchu katolickim i z ducha katolickiego. I proszę zobaczyć, dramat Solidarności już w 89 roku polskiej polegał na tym, że ci, którzy skorzystali z tego płaszcza katolickiej Solidarności roku 80, ci zwrócili się przeciwko swojemu ocaleniu. I dlatego też, drodzy Państwo, receptą dla Polski, dla polskiej racji stanu, dla uratowania Unii Europejskiej, przecież my jako Polacy chcemy nasz kontynent uratować. My go nie możemy powiedzieć, że nas interesuje tylko Polska, nas interesuje cała Europa. Mało tego, my musimy tej Ameryce dopomóc, czy innym krajom, a wiemy, że Polska jest ważnym krajem, bardzo ważnym. I to geograficzne położenie, ja uważam, że ja bym nie przeklinał tego położenia geograficznego, co często niestety słyszę, że my Polacy mówimy, a bo my mamy takie położenie, to dlatego jesteśmy. Nie, tylko nas to położenie, też wielkość polskiej kultury wydobyto między innymi przez to, że z tego zmagania się Zachodu ze Wschodem na naszych ojczystych ziemiach. I dlatego też to, co mielibyśmy dzisiaj do zaproponowania światu, zbudować solidarność kultury, ale kultury chrześcijańskiej. Zresztą, tak jak nadmieniłem, solidarność mogła tylko się zrodzić w narodzie katolickim. I tylko z nurtu myślenia katolickiego. Nie ma solidarności w żadnym innym systemie filozoficznym, społecznym, teologicznym, jakimkolwiek. Nie ma. W protestantyzmie na przykład nie ma solidarności. Bo skoro drugi jest wrogiem, w liberalizmie nie może być solidarności, bo drugi jest wrogiem. Nawet jeśli jest to jego współpracownik, nawet jest to bliski polityk, z którym dzieli się urzędy, ale to nie są przyjaźnie. Dlatego, że system nie zna czegoś takiego. I stąd też, drodzy Państwo, jeśli wolno mi tym skromnym spotkaniem zainspirować, żebyśmy pozwolili się ponieść temu nurtowi Solidarności Polskiej, wyrosłemu z katolicyzmu. I teraz chodziłoby o to, żeby wielki katolicyzm, wielkim katolicyzmem zainspirować każdy obszar naszej polskiej kultury. Nie bójmy się, drodzy Państwo, tego. I wtedy to oznacza, ja powiem Państwu, na prostym mechanizmie, jeśli rozmawiam z rosyjskim uczonym i mówię mu, że między komunizmem sowieckim, bo powiedziałem jednemu z profesorów w ostatnich dniach, panie profesorze, pan profesor użył kilka razy pojęcia człowiek.
jeszcze nie tak dawno w swojej ojczyźnie, tylko że w Związku Sowieckim, a nie w Rosji, byłby pan skazany albo na pobyt na Syberii, albo byłby pan wtrącony do więzienia za to tylko, że użył pan pojęcia człowiek, za co przecież w latach 60. nasi marksiści, jak Leszek Kołakowski czy Adam Szaf, byli wydaleni z Polski. Tylko za to, a jeden z moich przyjaciół, który był dziekanem wydziału na Uniwersytecie w Pradze, został natychmiast wydalony za to tylko, że mówił o człowieku jako jednostce, czyli powracał, porzucał marksizm i po prostu udawał się w kierunku tego personalizmu chrześcijańskiego. I stąd też, drodzy Państwo, myślę, że nasz polski naród potrzebuje odwagi, konsekwencji w takim przemienieniu właśnie tej solidarności z 80 roku, która była niezwykłym darem dla Polski, Europy i świata, ale tamta solidarność nie była solidarnością kultury. Czyli tamta solidarność, ruch jakkolwiek ogromne zasługi położył w kwestii częściowego zrzucenia jarzma ideologii marksistowsko-leninowskiej, ale nie udało się wtedy zainspirować solidarnością katolicką nauki polskiej, państwa polskiego, czyli polityki polskiej z prawem na czele, następnie sztuki polskiej, muzyki polskiej i tak dalej i tym podobne. Choć częściowo te sukcesy były i są rzeczywiście dokonane. Księże profesorze, dziękujemy bardzo serdecznie za tę część spotkania. Pragnę Państwu jeszcze raz powiedzieć, że naszym gościem jest w dzisiejszy wieczór ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa i Ekonomii, tak się to nazywa, w Tomaszowie Lubelskim, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz kierownik Katedry Filozofii Prawa w tymże Wydziale Zamiejscowym. Bóg zapłać serdecznie. Serdecznie dziękuję Państwu.